dzisiejszym odcinku Eweli zadaniem jest odgadnąć, którym jestem skinem ja. Ale nie będzie miała tak prosto, ponieważ jest tutaj bardzo dużo graczy wokół. Także Ewela, możesz przejść do zadawania pytań. Moje pytanie jest pierwsze, może takie łatwe dla ciebie. Czy masz spódnicę? Czy mam spódnicę? Nie, Ewela, nie mam spódnicy. W tym momencie postanowiłem, że użyję mojego pilota, który przeteleportuje mnie w pewne miejsce. Ale ogółem nie mam. Po prostu nie mam spódnicy. Mam trochę słabe bronie, bo tutaj na blisko mam celownik, a pompę mam bardzo słabą, także mam nadzieję, że tutaj nie będą mi zwiewać, ale szukamy ludzi, którzy mają spódnicę. Tutaj mamy kolejną babeczkę i ta babeczka też ma spódnicę. Tutaj jest spódniczka, także sobie tą babkę też wyeliminujmy. Tutaj są spodenki, tutaj mamy też babeczkę w spódnicy i tutaj jest takie coś z boku, ale też ma dodatkowo spodnie, także wychodzi na to, że z całej planszy... Ej, czy ona ma rajstopy? Nie, to chyba są spodnie. Że chyba dwie albo trzy osoby w spódnicach były. Moje kolejne pytanie. Czy, Rafał, masz jakieś nakrycie głowy? A czekaj, jakie było wcześniejsze pytanie? Jeszcze raz przypomnij, czy mam spódnicę, tak? Nie masz, czy jesteś w spodniach? Tak, dokładnie. I czy mam nakrycie głowy? Jak zaraz zobaczycie, obok mnie stoi budka, w której będę mógł z biegiem czasu zmienić skina. Tak, aby Ewela nie domyśliła się, gdy wrócę z powrotem na planszę. Nie mam nakrycia głowy. Ale Ewela, ogółem ja jeszcze się muszę dobrze zastanowić, ponieważ muszę tutaj jeszcze mocno sprawdzić, czy mam, czy nie. Spódnicę, czy nakrycie głowy? Nie mam nakrycia głowy, Ewela, jakby co. Czyli na przykład, nie wiem, tą babeczkę chyba mogę wyeliminować, mam nadzieję. Tutaj kolejna... Nie masz, Rafał, bo ja tutaj już mam wątpliwości. Nie mam nakrycia, ani trochę nie mam nakrycia. Kolejna babeczka tutaj w czapce. Tutaj mamy bez, tutaj są takie włosy, w sensie taki Rafa. Rafa, czy to ty? Nie, to nie jestem ja, jakby co? Bardzo mi przykro. Tutaj no to jest na głowie. Ja muszę tutaj uważać, żebym niechcący, wiecie, ktoś kucnie, niechcący kogoś nie wyeliminuje i to na przykład będzie Rafał. Tutaj mamy też babeczkę w czapce. Kolejnie tutaj jest też ktoś w czapce. Ej, tu to było pytanie 200 IQ, patrzcie się, to było pytanie 200 IQ. Mamy Mikołajkę no też ma czapeczkę. Tutaj, tak szczerze, jak popatrzyłam na tą planszę na początku, to myślałam, że tym gościem jest Rafał, ale... O kurczę, niechcący kogoś, jak to się stało? Ja jeszcze tylko przypomnę, że zostaje 5 osób i ty będziesz musiała się domyślić, którym skinem jestem ja. Dobrze, ja tutaj muszę wolniej strzelać, bo jak widzicie, są małe wtopy. Strzelałam w gościa, a tutaj ktoś zginął w tle. Tutaj ktoś w ogóle został powalony, także nie wiem, jak to się stało. Tutaj ominęłam sobie gościa takiego, on też ma kapeludek, tutaj ma włosy... Tu ktoś, o, i teraz to jest pytanie. On ma zakrętkę zamiast głowy. Czy to jest nakrycie, czy nie? Chyba nie. Tutaj mamy babeczkę w kapturze, więc to na pewno. Tutaj babeczka ma maskę, więc to nie jest na pewno ona. Tutaj konik nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Tutaj, no niestety myślałam, że to jest Rafał, skoro się chce przytulać. Chciał to może jakiś dowód miłości mi pokazać, ale niestety ona ma czapkę, także to nie jest na pewno Rafał. Tutaj kolejna babeczka z czapką. Wszyscy mają czapki z daszkiem. Tutaj mam jakiegoś... To może być Rafał, bo Rafał tak wygląda w prawdziwym życiu, on jest taki groźny. Mamy panią w kapturze, no i naleśnika. Jeszcze, o, schował się tutaj jeszcze jeden. O, no i tak jak mówiłam, widzicie? Tutaj czasami można ominąć kogoś. I to właśnie ta osoba, którą ominam. Wydaje mi się, że wszystko już tutaj... Dobrze, nie, jednak nie wszystko. Jeszcze tutaj Spider-Man. Mogę powiedzieć ci tyle, że byłaś bardzo blisko mnie. Także taka jest podpowiedź dla ciebie. Czy masz na sobie Adidasy? Co mam? Jeszcze raz? Nie słyszałem pytania, bo petarda wybuchła za oknem, co? Czy masz na sobie Adidasy? Nie mam żadnych Adidasów na sobie. Widzowie, wy zostawcie łapkę w górę oczywiście dla mnie tutaj. Dobra, tutaj są chyba typowe Adidaski, więc mamy chociaż jedną osobę. Koń nie ma Adidasów. Ej, mi się wydaje, że Rafał może być tym gościem, bo on lata tutaj za mną, taki jakiś tutaj... Tu jest na wrotkach babeczka. To są Adidasy, proszę stanąć na chwilkę. Nie, to są jakieś takie wysokie buty. Tu mi się wydaje, że to... No niestety, ale chyba są Adidasy, także tutaj to na pewno nie jest Rafał. Kolejna pani w Adidasach, więc to nie jest Rafał. I teraz moje pytanie, czy Rafał, czy ty... jesteś boso? Nie jestem boso, wydaje mi się, że nie. Dobra, czyli... No nie wiem, ten gościu jest boso. Ma jakieś niby takie wstążki tutaj, ale miał gołe stopy. Tutaj są, mają po jednym bucie, więc to można tak powiedzieć pół na pół, więc nie mogę ryzykować. No kuń, no to jest boso, no bo konie to nie noszą butów, więc muszę go też zlikwidować. I chyba... No ha, obstawiałam, że Rafał może być Hulkiem, a Hulk nie ma butów. I teraz wyszło... na to, że niestety muszę
go wyeliminować, a on tak stał z tyłu, chował się i tak szczerze myślałam, że to jest Rafał. Ale miałem teraz, ale tutaj było blisko, żebym ja się... Podczas tego, gdy Ewela zadawała kolejne pytania, strefa ruszyła i wyeliminowała moją budkę, więc nie będę mógł jej użyć. Naprawdę byłaś bardzo blisko mnie, byłaś bardzo blisko mnie i... Wyciągnąłeś broń. Tak, przez przypadek wyciągnąłem broń, dokładnie. I nie wiem, co ja mam teraz zrobić, bo ja nie wiem, czy ty mnie widziałaś. Nie widziałam cię, także masz szczęście. Ale ja tutaj, korzystając z okazji, tutaj sobie wyeliminuję te dwie osoby, bo one mają nakrycie głowy. A zadawałam takie pytanie, więc mogę od razu ich wyeliminować. To jest dobre pytanie. Czy ty jesteś człowiekiem? Nie jestem właśnie człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem? Wiedziałam. Nie jestem człowiekiem. Wszystko po prostu działa tak, jakby chciało, żebym zginął. Ej, wszystko wychodzi na to, że zostanie mi chyba parę osób. Mamy tutaj te dwie Rafy. Rafał, czy to jesteś ty? Tutaj mamy babeczkę w masce. To niby... Czekaj, nie człowiek, nie człowiek, nie człowiek. Ta babeczka była dziwna, ale ona była człowiekiem, tylko była przebrana. Mamy tutaj niestety panią, która musi zostać wyeliminowana. Tutaj mamy kogoś, kto mi tam uciekł. Tutaj mamy naleśnika. Tutaj ktoś się zbuntował, to chyba jakiś... Rafał go nasłał na mnie i chciał, żebym tutaj została wyeliminowana, bo on boi się, że przegra. Zostawiamy sobie tutaj tą rybkę, zostawiamy sobie naleśnika. To jest chyba człowiek tylko przebrany, chociaż wygląda on dziwnie, także w razie W zostawimy go. Ej, a Ewela, nie dość, że odpadła moja budka, to jeszcze spadłem i będę musiał powrócić w to miejsce, w którym byłem. Ewela, zamknij teraz oczy na chwilę, bo muszę przełożyć jedną broń, okej? Tak, patrzę w ziemię. Okej, jest wszystko w porządku już. Przebrałeś się za jakiegoś skina pewnie. Dlaczego? Przecież masz wszystkie te same. No? Po prostu chciałem przełożyć broń, żebyś nie widziała, który to ja. Dobra, wydaje się, że tak jest, jak było, ale coś mi tu śmierdzi. Ja wiem, kiedy Rafał kłamie i w jego głosie słychać, że on coś tutaj teraz zrobił. Nie no, po prostu chciałem przełożyć broń, tyle. 200 IQ, to jest 200 IQ pytanie, patrzcie się, tu są pancake'i. I tam, ten gościu, to jest taki wielki pancake. I czy w twoim skinie są jakiekolwiek pancake'i? Nie mam pancake'ów. A czemu się tak długo zastanawiałeś? No po prostu. Tu jest wielki pancake, więc to nie jest Rafał. Zostały mi raz, dwa, trzy, cztery skiny mi zostały. No to jest na pewno kobieta, także ją wyeliminujmy sobie. Ewela, ej, stań w tych drzwiach tam, bo się zbugowały, patrz. Teraz specjalnie otworzyłem drzwi, żeby zbejtować Ewelę i wrócić na mapę. Widzisz? W sensie, żeby oni nie weszli po bronie. Ej, tu jest jakaś tajna dziurka. Wow. Ej, zbugowałam się, nie. Dobra. Rafał, ty coś ściemniasz. Ej, nie było tego banana. Ja tu byłem. Rafał. Znaczy no, on tu cały czas był. To jesteś ty. Czekajcie, mam... Ale on tu cały czas był. Jego w ogóle nie było na mapie. W ogóle go nie było na mapie. Przebrałeś się. Ale to pewnie ktoś przyszedł. Pewnie ktoś przyszedł po prostu. Patrzcie się na tą uśmiechniętą mordkę. Ej, ty się przebrałeś. Ty...